Cześć moi kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z ładowaniem kopert. Przy okazji zrobimy sobie malutkie porządki, jeśli chodzi o właśnie tutaj ten segregator z wydatkami rocznymi. Przy okazji, moi drodzy, jakbyście słyszeli jakieś dźwięki, hałasy czy coś w tle, to sorry, ale moja siostra urzęduje po domu. No i jeszcze jedną taką informację, dzisiaj mamy niedzielę, jak nagrywam ten film, tak się akurat złożyło, więc życzę wam wszystkim miłej niedzieli, miłego oglądania, ale na moim profilu ostatnio dodałam film, w którym jest konkurs. Do wygrania są moje produkty, 3 zestawy, więc jeśli byście chcieli wziąć w nim udział, to zachęcam was, abyście weszli na mój profil i spełnili te warunki, które tam wam mówię i wzięli właśnie udział w tym konkursie, bo jeszcze dzisiaj jest na to czas, bo już jutro będę ogłaszała wyniki. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia, więc zaczynam robić tutaj te nasze cudowne porządki i ładować te koperty. Okej, zacznijmy od tego, że tak, tutaj mamy pieniądze przygotowane. Ogólnie no to niektóre już tutaj koperty zostały, że tak to powiem, grzecznie załadowane. Niektóre nie zostały jeszcze załadowane, więc już tutaj wam wszystko powiem, co, gdzie i jak będzie się właśnie uzupełniało i klarowało. Okej. No i zaczynamy tutaj sobie od Sylwestra i Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o Sylwester i Boże Narodzenie, no to tutaj, moi drodzy, zostaje to tak jak było, czyli wkładamy tutaj do koperty dzisiaj 80 zł. Czyli razem w tej kopercie będziemy już tutaj, moi drodzy, mieć 260 zł. No i już pewnie w styczniu tutaj zaczniemy sobie od nowa uzupełnianie tej koperty i tych pieniążków, ale myślę, że na początek sobie tutaj jeszcze właśnie zostawimy tak, jak jest. Zostawię tak. Tutaj sobie przełożę te pieniądze, ładnie poukładamy. Więc mamy tutaj, moi drodzy, razem właśnie w kopercie 250-60 zł, czyli razem tutaj jest 260 zł polskich. Jak będę, bo będą tutaj koperty, tak jak mówiłam na początku filmu, gdzie będziemy robić w nich porządki, to ja wam tutaj będę wszystko mówiła po kolei. No i następną właśnie kopertą będzie tutaj Boże Narodzenie. No i Boże Narodzenie tutaj będzie zaczynało, słuchajcie, się liczyć od nowa. Dlatego, że tutaj już w tym miesiącu poszło 250 zł, tyle ile było założone, więc było tutaj łącznie 550, ale te wszystkie pieniądze z tej koperty już tutaj poszły, więc razem z wami już sobie określimy, ile będziemy zbierać właśnie pieniążków na nowy rok i zaczniemy sobie tutaj zbierać właśnie od stycznia, więc ja sobie biorę kawałek papieru toaletowego i biorę sobie tutaj zmywacz do paznokci. Zmyjemy sobie tutaj tą kartę. Ja sobie szybko to zmyję i za chwilę do was wrócę. Dobra, kartę zmyłam, więc teraz sobie określimy właśnie nowy cel, termin płatności, kwotę do zapełnienia co miesiąc i kwotę łączną, ile ma tutaj być. Więc ja sobie to wszystko uzupełnię szybciutko i za moment do was wracam, żeby ten film nie trwał 40 minut. Proszę bardzo, tak to będzie właśnie wyglądało, czyli mamy tak, Boże Narodzenie, termin płatności to jest 12.2025 rok, kwota do uzupełniania jest to 1200 zł, no i miesięczna rata to jest 100. No i zaczniemy sobie tutaj zbierać właśnie od stycznia przez całe 12 miesięcy po 100 zł, żeby ładnie tutaj sobie uzbierać właśnie na ten cel całe 1200 zł. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku na święta, ale mam nadzieję, że te 1200 zł wystarczy. Jeśli chodzi o ubezpieczenie naszego samochodu, no to kolejna kategoria, którą musimy sobie tutaj zacząć od nowa, dlatego że płatność była w tym miesiącu, więc tutaj właśnie zmazujemy to wszystko jeszcze raz i sobie będziemy uzupełniać od nowa. Dobra, kartę mamy puściutką i teraz sobie napiszemy tutaj ubezpieczenie Punta. To jest nasz jeden z dwóch samochodów, które mamy. No i tak, termin płatności to będzie też 12.2025 rok. Kwota do zapłaty, moi drodzy, to będzie, słuchajcie, 1000 zł około, ale
z racji tego, że nie jestem pewna, czy na pewno to będzie 1000 zł, wolę sobie tutaj dać 1000, po prostu 200 do uzbierania i właśnie też miesięczną ratę po 100 zł. Lepiej mieć, wiecie, troszeczkę więcej. Mój mąż powiedział, żebyśmy tutaj dali stówkę, przepraszam, 1000, ale ja wolę to zaokrąglić do 1200. Będzie po pierwsze łatwiej mi tutaj wkładać co miesiąc po stówce niż po jakichś tam mniejszych kwotach. No i przy okazji właśnie też w razie, bo jakby się okazało, że coś będzie kosztowało więcej niż 1000 zł, no to nie będę się musiała stresować, bo wiem, że tutaj będę miała 1200 odłożone. Dlatego ubezpieczenie naszego samochodu zaczynamy od stycznia zbierać właśnie po 100 zł i tutaj dzisiaj nic właśnie nie dokładamy do tej koperty. Za to jeśli chodzi o Punto Przegląd, no to tutaj na spokojnie sobie dzisiaj wkładamy nasze 20 zł, dlatego że to mamy w lipcu do opłaty, więc spokojnie. Więc tutaj razem będziemy mieć w tym momencie 100 zł, jeśli chodzi o tą kategorię. Tu mamy 80, ja sobie wezmę całą stóweczkę. Wkładamy do koperty i lecimy dalej. Jeśli chodzi o kolejną kopertę, jest to przegląd i ubezpieczenie Pandy, czyli naszego drugiego samochodu. Mamy ubezpieczenie i przegląd w jednym miesiącu, dlatego mamy tutaj wszystko właśnie jakby razem. No i kwota do uzbierania jest tutaj 1200 zł, mamy już tutaj uzbierane 330 zł, dzisiaj dokładamy tutaj 110 i będziemy mieć tutaj 440. 440 zł. O, tutaj mamy dwie piątki. To ja sobie, słuchajcie, te dwie piątki po prostu wyjmę i wezmę sobie, o, jakoś tak zrobimy, że tu będzie tak 200. 200, 300, 400, 20, 40. Czyli mamy tutaj 200, 300, 400, 20, 40 zł właśnie uzbierane. No i zobaczymy, ile nam się uda właśnie. Znaczy to już wiemy, ile nam się uda uzbierać, czyli 1200 zł, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Płatność jest w lipcu, więc jeszcze mamy czas. Dalej mamy, jeśli chodzi o te koperty, to jest podatek za ziemię. No i tutaj podatek za ziemię, no tu on tutaj będzie, myślę, że jednym z takich zaskoczeń naszych, dlatego że jak planowałam tutaj w maju to wszystko, no to nie zakładałam niestety albo stety, że przecież budujemy dom, no i ten dom stoi właśnie na tej ziemi, więc wiadomo, że to już nie będzie podatek w wysokości 250 zł, taki mały, tylko będzie kosztował pewnie więcej, no ale nic, zbieramy dalej po 25 zł, no i zobaczymy, ile nam się tutaj uda uzbierać, no i zobaczymy, ile finalnie wyjdzie nas właśnie w tym lutym lub marcu, obstawiam, że to może być luty, marzec, jeśli chodzi o płatność, no i właśnie zobaczymy, ile tutaj nas wyjdzie, to wszystko razem, no bo naprawdę jestem tutaj ciekawa, jeśli o to chodzi, wtedy już będę wiedziała, ile się przygotowywać na następny rok, no ale na razie określam te 250, obstawiam, że może być mało, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, wszystko wyjdzie, słuchajcie, w praniu, wyciągamy sobie tak piątkę, razem tutaj wychodzi 200 zł, więc tak, dwudziestki, 20, 50 i piątkę odkładam, tutaj wkładamy całą właśnie kwotę 200 zł do koperty, ale ten czas Wam powiem leci. Dopiero pamiętam, jak zakładałam tą kopertę, a już mamy jeszcze 2 miesiące i będzie płatność. No w sumie co się dziwić, mamy już, jak to nagrywałam, 15 grudnia. No ogólnie szykuje mi się przyszły tydzień dosyć taki ciekawe. Nie wiem, czy u Was też przedświąteczny tydzień jest intensywny, ale u mnie to Wam powiem, że już mam dość. Na samą myśl o tym, że już są święta, to ja już powiem Wam, że to już mi słabo, dlatego że święta to jest u mnie w pracy etatowej bardzo intensywny czas. Jeśli ktoś nie wie lub ktoś wie, no to ja pracuję w branży beauty i wiadomo, każda branża beauty i ogólnie dużo też innych branż przed świętami ma normalnie zapieprz, ale akurat nie moja branża beauty jest dosyć taka konkretna w tych czasach, no ale dobra, bez zbędnego przedłużania o moim cudnym, prywatnym życiu, lecimy dalej. Ubezpieczenie naszego domciu, mamy je w lipcu. No i sprawa wygląda w taki sposób, że mój mąż powiedział, że już tutaj będziemy płacić około 1000 zł w lipcu za właśnie parę miesięcy. Aktualnie mamy grudzień, więc musimy sobie policzyć tak, ile nas tutaj wyjdzie. Około 1000 zł powiedział, że wyjdzie ubezpieczenie domu, więc 1000 zł dzielimy na kwotę
na ilość po prostu miesięcy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli dzielimy na 8, czyli wychodzi nas tutaj po 125 zł co miesiąc, żeby odkładać. Ale właśnie przez to, że ja się tutaj nie przygotowałam, bo jak pisałam budżet domowy, no to pamiętacie, że tam było do odłożenia w grudniu 45 zł, jeśli chodzi o ubezpieczenie domu. Dlatego ja zaciągnę sobie, wezmę z mojej koperty, jak ja to mówię, takiej magicznej, która w tym miesiącu u nas tutaj jest na chodzie. Czyli to jest taka koperta, która ma dodatkowe pieniądze. Dlatego, że no, w mojej branży często gęsto idzie sobie dorobić jakichś napiwków. Więc tu mamy, biorę sobie stówkę. No i dzięki temu będziemy mogli tutaj właśnie odkładać co miesiąc po 125 zł. Tutaj sobie skreślę miesiące, w których nic nie będziemy odkładać. Suma do uzbierania to już jest tym razem 1000 zł. Czyli tutaj mamy pierwsze 125 zł do tej koperty. No i mam nadzieję, że uda nam się uzbierać właśnie w przeciągu tych paru miesięcy te 1000 zł na to ubezpieczenie tego domu. Bo jednak wam powiem, że ubezpieczenie domu, wszystkiego co się ubezpiecza, co jest ubezpieczone, to ja po prostu, ja mam fobię na ubezpieczenia wszystkiego. Mam ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie domu, ubezpieczenia samochodów, jakbym mogła tam jeszcze każdy element w domu po prostu ubezpieczyła, wiecie, jakieś telewizory, nie telewizory, wszystko, no ale to tak jak mówię, jeszcze się nie wybudowaliśmy, więc nie mamy jeszcze czego ubezpieczać, ale myślę, że na pewno kiedyś w przyszłości będziemy dbać o to, żeby było to ubezpieczenie, bo naprawdę polecam wam wszystkim, ubezpieczajcie się, Jezu, nie mogę się wysłowić, ubezpieczajcie się sami na siebie, na swoje życia, na właśnie samochody, domy, mieszkania, nawet jak wynajmujecie czy cokolwiek, to wiecie, w razie w, no bo jednak nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy. Następnie mamy urlop. No jeśli chodzi o urlop, no to nasz urlop tutaj w tym miesiącu się szarpnęliśmy i dostaje 200 zł. Kurczę, powinno być tutaj 1000 napisane. Tak, czyli mamy już pierwszego tysiaka, jeśli chodzi o ubezpieczenie tego domu. Jeśli chodzi o urlop, ja już żyję ubezpieczeniem domu, słuchajcie. Dwa, raz, dwa, trzy. Tak, 1000 zł mamy. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o tutaj tą kategorię, to od nowego roku chciałabym tutaj troszkę przycisnąć i faktycznie odkładać po te 500 zł co miesiąc, dlatego że wam powiem, bardzo byśmy chcieli w tym roku pojechać nad morze. No i zobaczymy właśnie, jak to się nam uda. Na razie mamy 1000 zł zbierane w przeciągu 4 miesięcy, więc szału nie ma. No ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj jakoś to wszystko ogarnąć. Trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, lecimy teraz już z oszczędnościami długoterminowymi, czyli mamy tutaj m.in. zdrowie. No i zdrowie w tym miesiącu dostaje tutaj zawrotną kwotę 200 zł. I będzie tutaj miało już 320, więc całkiem spokojnie się zbiera, bo powiem wam, że to zdrowie to też. I tak, tu mamy raz, dwa, trzy i cztery. Czyli zamalowujemy cztery serduszka. No i zapisujemy tutaj na statusie finansowym plus 100 zł, znaczy 200. Co daje nam razem 320 w kopercie. Dzisiaj jest 12.15, jak ja to dzisiaj zapisuję. Ok, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, no to ubezpieczenie samochodu jest gołe i wesołe. Było tutaj plus 500 zł, już tego 500 zł nie ma. Ogólnie w tym miesiącu w grudniu poszło tutaj też 500 zł dodatkowo, ale już tych pieniędzy nie ma, dlatego że poszło tutaj część pieniążków właśnie na mojego męża prezent na święta. Kupił sobie tłumik do tego auta, więc swojego, czyli wziął tutaj stąd i jeszcze wzięliśmy właśnie z Bożego Narodzenia. No i te pieniądze się fajnie nam przydały właśnie na ten jego prezent. Zadowolony jest, to jest najważniejsze. Niech ma coś z życia, czy na mój kochany. No, no i ten samochód tutaj ogólnie będzie musiał chyba troszeczkę przyspieszyć tempa, dlatego że na przyszły rok chciałabym tutaj, żeby było uzbierane no z parę tysięcy, dlatego że chcemy zrobić zawieszenie w aucie, no i chcemy kupić opony. Więc na razie martwimy się o to zawieszenie, żeby zrobić, no a potem będziemy się martwić o opony. No opony dopiero będziemy na grudzień szykować, więc myślę, że w styczniu zrobimy sobie kopertę tutaj wydatki roczne właśnie opony.
ewentualnie tywożność długoterminowe. Dobra, jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe, no to imprezy okolicznościowe w tym miesiącu też szaleją, dlatego że tutaj moi drodzy dostają aż 250 zł, czyli dostają aż cały prezencik. Dawno już nie malowaliśmy całych prezencików, ale dzisiaj malujemy, dlatego że w maju szykuje nam się jedna impreza, w czerwcu, jeśli nas zaproszą, druga impreza. Dlatego chciałabym, żeby tutaj jakieś pieniądze były. Elegancko. No i jeśli chodzi o oszczędności konto, no to tutaj poszło w tym miesiącu 28 zł, czyli mamy 836. Jeśli chodzi właśnie o, w grudniu to już przelałam na konto pierwszego, jak przyszła mi wypłata. Wzięliśmy w listopadzie tutaj 200 zł na prezenty na urodziny, bo to właśnie jest też między innymi to, te pieniądze na konto są właśnie przeznaczone też na te cele, czyli na urodziny, dlatego wzięliśmy z tego konta. Więc tak by to wyglądało, moi kochani, właśnie jeśli chodzi o uzupełnianie kopert, jeśli chodzi właśnie o ładowanie dzisiejszych tutaj wezwań, wydatków rocznych i tak dalej. Pieniądze, które mi tutaj zostały, czyli 40, 50, 60 zł pójdzie do mojego czarnego segregatora, gdzie właśnie podjumałam sobie te parę złotych. Tak by to wszystko, moi drodzy, wyglądało. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej dnia, poranku, wieczoru, czy tam też zależy, kiedy to tak naprawdę oglądacie. Ja się z Wami żegnam, lecę pracować dalej, mimo tego, że niedziela, ale jednak muszę troszeczkę tutaj jeszcze parę rzeczy porobić. No i słyszymy się jutro na ogłoszeniu wyników konkursu i mam nadzieję, że jeszcze przed świętami się spotkamy w przyszłą niedzielę. Może mi się uda do Was tutaj jeszcze przyjść i złożyć Wam życzenia, więc trzymajcie kciuki. Ja, słuchajcie, uciekam, lecę. Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.